i bądź gruba beze mnie. Opa. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam Was serdecznie w dzisiejszym Ketologu. Jako starszy kolega, bo po co są te vlogi? Te vlogi przede wszystkim prowadzę dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I ja, jako taki człowiek, który żyje już 34 lata, nakieruję, powiem Wam po prostu, co robić, żeby być szczęśliwym człowiekiem, bo mi się to udało i jestem szczęśliwy nawet nic nie mając. Co to jest dorosłość, a co to jest dojrzałość? Bo trzeba te dwie rzeczy tak naprawdę rozróżnić. W dorosłość wchodzimy oczywiście, jak mamy 18 lat, no nie będę się tak naprawdę tutaj rozwodził. Cyferka, tak? Wskakuje cyferka. O, jestem dorosły, jak super, idę robić różne rzeczy. No i z dorosłości różne historie można wyciągać. Również ja mam takie historie, bo każdy nawet wie, jak to dawniej się chciało wyrwać dziewczynę. Nie, no to się szło i co się robiło i się opowiadało. Ja mam to, ja mam tamto. Takie rzeczy czasem się po prostu, co to kto nie miał. Normalnie. Najprostszy taki chwyt. Ja mam sześciopak tak naprawdę pod koszulką, się mówiło, nie? Ja mam sześciopak. Tylko musisz przyjść do domu, to wtedy ci pokażę. Dziewczyna przychodziła, to co to jest? To ja bębna nie chcę, nie? No i wychodziła zawiedziona. I to jest właśnie tak zwana dorosłość. Może być, nie? Niektórzy dorośli na przykład znają również pojęcie czyszczenia kibla, tak? No bo idzie na przykład taki dorosły chłopak 18-letni do kibla, widzi, o, mama czyści kibel. No to leje najpierw mama, wiadomo, gdzieś tam jakiś ten płyn, nie? Potem szczotką czyści te gówna i tak dalej. Ale potem jak ten człowiek się wyprowadza i on nie mył jeszcze tego kibla, to może go spotkać przykry szok. Bo tak naprawdę z tego kibla śmierdzi gównem, nie ma kto tego wyczyścić, więc trzeba wziąć po prostu tę chamską szczotę i wyczyścić ten kibel. I jeśli wyciągniemy z tego jakąś naukę, to wtedy zaczyna się tak naprawdę dojrzałość. I do czego zmierzam, moi drodzy? Bo dorosłość to jest tak naprawdę cyferka. Po prostu wychodzi się z domu mając 18 lat i tak naprawdę można nie wiedzieć nic o życiu. Dojrzałość natomiast zaczyna się wtedy, gdy to, o czym mówimy, staje się prawdą. Więc jeśli ja na przykład opowiadam Wam o diecie ketogennej i nie stosuję się do niej, jestem na przykład gruby i na przykład nie mam oznaków zdrowia, tak? Nie jestem szczęśliwy, badania nie wyszły, testosteron Maciuś na przykład jakiś niski, wywaliło mi Maciusia, to kim ja jestem? Czy ja jestem dorosłym, czy dojrzałym facetem, żeby opowiadać wam kocopoły, że ja się stosuję na przykład do diety, tak? Nie jest to dojrzałe, więc przestrzegam przede wszystkim przed ludźmi dorosłymi, a nie dojrzałymi, bo takich jest również dużo w internecie. Oni opowiadają niesamowite rzeczy o swoich dietach. Weganie, ketogenicy, karniworzy, śródziemnomorscy, którzy nie są zdrowi, którzy nie opublikują na przykład swoich badań, którzy wyglądają bardzo kiepsko, tak? Bo przede wszystkim wygląd zewnętrzny świadczy najmocniej o tym, czy jesteś zdrowy. Przestrzegam przed ludźmi niedojrzałymi, którzy nie trzymają się swojej drogi życiowej, tylko oni opowiadają, bo można żyć kocopołami, tak? Można się karmić jakąś gównianą prawdą od kogoś innego, żyć marzeniami i tak naprawdę ich nie spełniać, ale po co? Ale po co marnować swój czas czymś, co tak naprawdę nigdy się nie wydarzy? A jak ktoś jest na przykład gruby, a jest zdrowy, to jak to wytłumaczyć? Piotrek, takiej rzeczy niestety nie ma, muszę cię zasmucić, bo otyłość to jest... O, widzisz, jadą do kolejnego. Już ktoś przedawkował węgiel. O, szlak trafi, to nie jeden. I drodzy Państwo, to nie tak, że ja chcę Wam na przykład dopiec, że ohoho, jaki grubas, i chcę się wyśmiać. Nie, ja sam kiedyś byłem gruby i wiem, jak to jest po prostu. Jak mam na przykład problem, gdy zadyszka zaczyna się po przebiegnięciu 20 metrów. No to to nie jest zdrowie, to nie jest oznaka zdrowia, że ja nie potrafię wykonać podstawowej czynności, kiedy na przykład dziecko ucieka mi moje własne napasy i ja nie zdążę go złapać, bo jestem gruby. Ja też byłem kiedyś gruby, tak? Dlatego ja tak się nazywam, bo nie chcę tam wracać. Popatrzcie, wyglądałem przecież jak świnia i nie chcę do tego nigdy wracać. Przebudźcie się, jak mawia klasyk, przebudźcie się, bo różne kocopoły w internecie będą wam opowiadać, że otyłość jest dobra, tak, super jest otyłość, naprawdę. Mi się też super siedziało w domu i się nic nie robiło, bo co miałem robić, jak nie mogłem nawet wyjść? No. Dzisiaj będą dojrzałe słowa na schodach, tak, bo tak. Łapa dojrzała, jak widzicie, to trzeba też mówić dojrzałe słowa. Co tak ludzie patrzą na mnie? Istnieje różnica między znajomością drogi, a podążaniem nią. Nie nagrywaj tego, to miało być takie motywacyjne.
Ja was nie będę nigdy głaskał, moi drodzy, bo ja wiem, czym się głaskanie kończy. Karmienie się po prostu telewizją i innymi dyrdymołami, że a w porządku, wszystko jest. Nie. Tu tego nie znajdziecie. Jeśli chcecie być głaskani, idźcie na inne kanały. Ja was nie będę głaskał, bo wiem, jak się to dla mnie skończyło. Więc koniec głaskania, idziemy ćwiczyć. Każdy kiedyś gruby był. Piotr gruby był. A po nocach słodkie żaru i tył. Grubas jeden tył. Ważne jednak sprawę se zdać, że człowiek to nie świnia, jedzenie dla niej olać ma. Bo powiedziałeś, że oczywiście idziemy teraz trenować, nie ma wymówek, tak? To nie dlaczego ma. Na klatę poszedłeś? Co się stało, że na klatę akurat? No bo w programie wszystko jest rozpisanym na 12 tygodni, więc jak mogę zmienić se teraz? Zmienić? Ja wiem, że jest moda na zmienianie różnych rzeczy, w tym nawet i orientację zmieniają, a potem wracają z powrotem, żeby tylko mieć ulgi. Aczkolwiek, no jak chcecie coś osiągnąć, to konsekwentnie trzymajcie się tego swojego planu, jeśli działa. Jeszcze odnośnie tego, co wczoraj mówiłem na Instagramie, drodzy Państwo, ja wiem, że naprawdę oczekiwania w moją stronę, jeśli chodzi o moje możliwości sportowe, są niesamowite. Ja bardzo doceniam, że ludzie chcą, żebym ja w 11 roku stażu budował na przykład 4-5 kilo w ciągu roku masy mięśniowej i żebym dobrze wyglądał, żeby to było zauważalne, ale aczkolwiek niestety nie jest to kanał o cudach, tak? Stąd niestety no zmiany są kosmetyczne już tak naprawdę w wieku 11 lat na siłowni, stąd no jak doszło pół kilo, 0,4 kg, to i tak się cieszę. No ale cuda się zdarzają. Tak, cuda się zdarzają. A czego nie tu? Na tym kanale nie, Piotrek, bo tu testosteron jest w granicach 700-800. I nigdy więc większy nie będzie. Ale ja nie mówię, że 2000 nie jest złe. Jak chcecie, to sobie róbcie. Tylko tu nie będzie tego. A jeszcze odnośnie ciężarów. Bo tam ktoś nawet może napisać, to co, to załóż coś na ten, na mietłę w takim razie. To co tak machasz? Ale jak sobie zobaczysz badania na przykład z 2023 i 2024, które mówią, że nawet jak robisz 3 powtórzeniami albo 30, rozumiesz? 30 powtórzeń na treningu, to jest ten sam finalnie efekt, jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej. Więc ja się boję kontuzji, zawsze się bałem, ja kocham ten sport, nie chcę sobie robić przerwy 2, jak mnie kręgosłup rozboli, więc robię 12. Ale to jeszcze rozgrzewka jest, będzie więcej. Więc aby wygrać, egzamin z niej zdać, odłożyć węgle na bok, świni chleba nie dać. Do tego słodki, soczków nie chlać i do słuchu powtórzyć jej tak. No, mówią niektórzy, że Chris Bumstead jest i kulturystą, i też duże ciężary dźwiga, więc co to za wymówek szukasz jakiś? No tak, ale jeszcze duże ciężary i dźwiga, ale też dużo testosteronu ma. Ja mam 700, Chris ma pewnie z 5000, więc to taka różnica jest. To czego masz tak mało? Nie wiem, co robić źle. Naprawdę, Piotrek, szukam 11 lat już tego. Dlaczego jest 800, nie więcej, no. Widzieliście ten grymas twarzy? Ta walka ze sobą wewnętrzna nie musi być tylko i wyłącznie na siłowni, bo pamiętaj, że jak będzie za lekko w życiu, to potem pierwsze trudności się pojawią. Nawet i ten kibel. I będzie bardzo ciężko, więc przyzwyczajaj się od małego. To, że twój kolega nie czyści kibla, nie znaczy, że ty masz go nie wyczyścić. Powtórzyć jej tak. O, wewnętrzna świnio, zamknij ryja i bądź gruba beze mnie. Chcę być zdrowy jak ryba, a nie chodzić jak paruba. O, wewnętrzna świnio, zamknij ryja i bądź gruba. Powiesz, co jest najgorsze, Piotrek, w tych ludziach, co tak gadają? Że oni tam pokazują, gadają o różnych rzeczach, że wszystko umieją, co oni nie zrobili, nie? Ale wiesz, co jest wyznacznikiem ciężkiej pracy? Chodź. Tu gość nic nie gadał. Tu jest żywy wyraz tego, że był ciężki trening. Bełt bez gadania poszedł do domu. Dla takiego gościa mam szacunek. Ja myślę, że on tu jeszcze leży gdzieś. To było wszystkie. Byście widzieli, jak ja wyglądam na co dzień i noszę tego wszystkiego. Takie życie po prostu obrazuje to wszystko. Za mocno troszkę szczeliłem.
Drodzy Państwo, więc jak mawia klasyk, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, co miałem zrobić, to zrobiłem. I odnośnie jeszcze tego sportu, niektórzy nie nazwą sportem kulturystyki, tak? Bo to jest głupota po prostu, chodzić i pompować, podnosić ciężary i tak dalej. Odnośnie tego sportu i stażu na przykład na siłowni, często będziecie mieć tak jak większość, wielu młodzików, bo nie przesadzajmy, że większość, przychodzą na siłownię pierwszy rok, 5-6 kilo dowalili na szkielet, po prostu mięśni, ale super ten sport jest! Idzie drugi rok, 2-3 kilo, fajny ten sport. Trzeci, czwarty rok, 2 lili kilogram, a to głupie, to nie chcę mi się ćwiczyć. To przecież na nawet nic nie widać w lustrze. Idę na sztuki walki, poszedł na sztuki walki, tak samo nic nie wyszło. I to jest właśnie tak naprawdę siła konsekwencji, bo nie zawsze w kulturystyce będzie tak, zwłaszcza tej amatorskiej, naturalnej, że będziecie dowalać kilogram na przykład na rok. No nie, im dłużej trenujecie, tym później już zostają takie ostateczne szlify. I ja na przykład z 11-letnim stażem mam tak, że 0,45, to ja się cieszę naprawdę, jak w rok zrobię kilograma, nie, że 45 kilo. I może to faktycznie demotywować, może faktycznie kulturystyka jest takim sportem wręcz niewdzięcznym dla ludzi, którzy chcieliby coś osiągać, tak? Bo jak nie widzisz progresu, no to ciężko w ogóle mieć jakąkolwiek motywację, ale tak jak mówię, konsekwencja i cierpliwość to są cechy tak naprawdę człowieka silnego. A mamy czasy, jakie mamy. Mamy czasy łatwe. Pokrótce, nie zrażajcie się. W każdej materii życiowej tak jest. Cierpliwość, siła i biceps jak największy, żeby był. To wtedy się dobrze żyje. Koniec! Koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mavi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!